Dzień dobry Państwu, nazywam się Przemysław Predygier. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w akcji Aktorzy Poezją Wirusa. Zaprezentuję Beniowskiego Juliusza Słowackiego fragmenty piątej pieśni. Boże, kto Ciebie nie czuł w Ukrainy błękitnych polach, gdzie tak smutno duszy, kiedy przeleci przez wszystkie równiny z hymnem wiatrzanym, gdy skrzydłami ruszy proch zakrwawionej przez Tatarów gliny. W popiołach złote słońce zawieruszy, zamgli, zczerwieni i w niebie zatrzyma jak czarną tarczę z krwawymi oczyma. Kto Cię nie widział nigdy, Wielki Boże, na wielkim stepie, przy słońcu nieżywym, gdy wszystkich krzyżów mogilne podnoże wydaje się krwią i promieniem krzywym, a gdzieś daleko grzmi burzanów morze, mogiły głosem wołają straszliwym. Szarańcza tęcze kirowe rozwinie, girlanda mogił gdzieś idzie i ginie. Kto Ciebie nie czuł w natury przestrachu, na wielkim stepie albo na Golgocie, ani śród kolumn, które zamiast dachu mają nad sobą miesiąc i gwiazd krocie, ani też w uczuć młodości zapachu uczuł, że jesteś, ani rwąc stokrocie znalazł w stokrociach i niezapominkach, a szukał w modłach i w dobrych uczynkach. Znajdzie, ja sądzę, że znajdzie, i życzę ludziom małego serca, kornej wiary, spokojnej śmierci. Jehowy oblicze błyskawicowe jest ogromnej miary, gdy warstwy ziemi otwartej przeliczę i widzę kości, co jako sztandary wojsk zatraconych pod górnymi grzbiety leżą i świadczą o Bogu szkielety. Widzę, że nie jest on tylko robaków Bogiem i tego stworzenia, co pełza. On lubi huczny lot olbrzymich ptaków, a rozhukanych koni on nie kiełza. On piórem z ognia jest dumnych krzyżaków. Wielki czyn go ubłaga. Nie łza próżno stracona pod kościoła progiem. Przed nim upadam na twarz. On jest Bogiem.